Co robił śmierć? Założę się o wszystko, że nikt z was nie zadał tego pytania, ale i tak na nie odpowiem. Podczas gdy wojna, zaraza, wciąż w ciele antychrysta, głód i samedi chlali sobie radośnie bimber pod bramą niebios, czwarty jeździec był już o krok od podjęcia decyzji, która miała zadecydować o losach całego świata. Ale zanim otwarzył się wreszcie przełamać ostatnią pieczęć, do piekła wpadł jakiś dziwny pojeb z dwoma fikuśnymi mieczami. Elo, kurwa, powiedział dziwny pojeb. No Elo, powiedział śmierć. Nazywam się Achryman i mam zamiar rozpierdolić cały czwarty wymiar. Powiedział pojeb. Pizda. Nazywam się śmierć i mam zamiar rozpierdolić cały świat. Achryman gwiznął z uznaniem. Widzę, że się dogadamy. Szukasz może partnera? Na, no, poradzę sobie sam. Jedyne co muszę zrobić, to przełamać to gówno. Podniósł do góry pieczęć. Wtedy rozpęta się apokalipsa i wszystko pójdzie w pizdu. Hm. zastanowił się Achremon. W sensie, że co? Cały świat po prostu pierdolnie? Nie, no sprawi to, że ja i moi trzej bracia zostaniemy przyzwani, by kawałek po kawałku go rozjebać. Tak wiesz, własnoręcznie. Brzmi jak dobra zabawa. No nie wiem. Nie szukacie może piątego jeść, co? Ustaw się w kolejce, czekają już do niej Adolf Hitler i Jezus. A Chryman zamarł na chwilę. Czekaj, czekaj, mówisz o synu stwórcy? Mhm. Mm I kolesiu z kwadratowym wąsem? No tak. Demon zaśmiał się krótko. <laughs> co za zbieg okoliczności, wpadłem na nich ostatnio. Sympatyczne mordeczki. No nie powiem. Śmierć w końcu podniósł się z ziemi i rzucił w kierunku lodówki. Czekaj sekundę, złapię dla nas parę browarów i zaraz mi wszystko opowiesz. Achryman uśmiechnął się szeroko i rozsiadł się na kanapie. Z przyjemnością. Tymczasem pozostali jeźdźcy i Samedi opróżnili już ostatnią flaszkę. Baron poprawił cylinder na głowie i ze smutną miną odwrócił się do swoich towarzyszy. Przykro mi wam to mówić, kochani, ale obawiam się, że będę musiał was zabić. Moje prognozy nigdy się nie mylą, a nie mogę dopuścić do tego, żeby w dniu dzisiejszym zginęły miliony. Co ty pierdolisz? spytał go głód. Gdzie mamy zabiaru, go odpierdolić, sile? Ja to w sumie mógłbym napierdolać, stwierdził zaraza. Już od dawna marzył mi się ten twój cylinder, świetny jest. A, dziękuję bardzo. Gdyby Samedi miał choć trochę skóry na policzkach, to pewnie by się zarumienił. Mam nadzieję, że nie zrozumieliście mnie źle, nie chcę ryzykować. Może coś odpierdlicie? Hitler, Jezus, Gerwant i Puszek ogarniają już sytuację w Japonii. A jedyna niedomknięta furtka, jaka mi tylko została, to wy, jeźdźcy. No dobra, może jeszcze Achryman, ale ten Debil na pewno nic nie odjewie. Wy w końcu nie zajebaliście? Zdziwił się głód. Myślałem, że s to wciąż to już martwy. Niestety nie, uciekł nam z przed nosa, ale to nic. Jak już z wami skończę, to zajmę się innym. nim. Zaraża przeciągnął się i podrapał po dupie. Czyli co? Serio to robimy? Napierdalamy się tu i teraz? W zasadzie zaczął sam jeśli nie macie nic przeciwko, to czy moglibyście po prostu popełnić samobójstwo czy coś? Nie mam wątpliwości, że z wami wygram, ale no wiecie sami, napierdalanie się ze sobą jest dość czasochłonne, a wy dopiero co zajebaliście sol. Z pewnością nie chcę wam się znów przez to przechodzić. Pojebało ci chyba parską wojna. Oczywiście, że będziemy z tobą walczyć i z góry mówię, że nie machuję, że wygrasz. Nawet jeśli uda ci się zjebać któregoś z nas, to i tak wrócimy do życia w piekle. A w piekle nie jest już tak daleko. Żeby wrócić z powrotem tutaj i napierdalać się aż do skutku. Oczywiście wiem, jak to działa, oburzył się Samedi. Dlatego jako Bóg kontrolujący większość ze światów, zbanowałem was z nich wszystkich. Nie macie już gdzie iść po śmierci. Także jeśli zginiecie, to zginiecie na stałe. Ok? Brzmi uczciwie, stwierdził głód. Co są Samet Sameti potaknął. Tylko jeszcze jedno. Jeśli nie macie nic przeciwko, czy mogę wybrać miejsce, w którym się zmierzymy? Bo chyba przyznacie mi sami, że napierdalanie się wśród chmur będzie mało efektowne. Jeźdźcy wymienili spojrzenia. No, w sumie Możemy się nakurbiać gdziekolwiek. Odpowiedział głód. Okej, okay, tylko jak się tam dostaniemy. Hmm, zamyślił się Samedi. Biuro wciąż nie działa. Halo, święty Krzysztof? Wciąż nie rozwijałeś tego samochodu? Super, potrzebujemy podwózki. Wbij to jak najszybciej. Samedi błyskawicznie wezwał świętą taksówkę. Załatwione. Godzinę później wysiedli w Nowym Orleanie. Czemu akurat tutaj? spytał zaraza. Bo to miasto muzyki odparł baron i woo, a tym samym moje miasto. W tym momencie niebo nagle ściemniło się do czerni, tak głębokiej, że zdawało się, że nasi bohaterowie trafili do jakiejś czarnej dziury. Po krótkiej chwili poczeluści ponad ich głowami zaczęły przemykać gigantyczne błyskawice, co kilka sekund rozświetlając wszystko dookoła. Ogólnie creepy fuj. Baron również przyszedł niezwykłą przemianę. Z niewielkiego szkieletu w garniturze przeistoczył się nagle w wielki szkielet w garniturze, taki na 5 metrów co najmniej. Jego surdut i cylinder zwiększył się razem z nim, ale laska i cygaro, które miał akurat w ustach, spadły smutno na ziemię. A teraz czas, żebyście poznali prawdziwą moc. Wodu! wrzasnął donośnie. Kurwa, przestań mówić na kapsłoku. Ja byłem pierwszy, oburzył się zaraza. Ludziom się powali! Dobra, przepraszam, burknął Semedi i podniósł kościstą rękę do góry. Przybywajcie. W tym momencie z podziemi zaczęły wychodzić szkielety. Dziesiątki, setki, tysiące białych szkieletów. Czy my nie mieliśmy przypadkiem walczyć z tobą? Zbulwersował się wojna? To jawne oszustwo. Odwrócił się do głodu i zarazy, oczekując poparcia, i ze zdziwieniem zauważył, że głód ściskał już w ręku gitarę. Kilka sekund później swingu stłumiły grzmoty. Dźwięk swingu stłumiły grzmoty i odgłosy stukających o siebie kości. You remind me of the man. What man? Oh, the man with the power. Wojna oczywiście ruszył do przodu jako pierwszy i już pierwszym ciosem dojebał kilkanaście stłoczonych szkieletów. Padały łatwo, ale było ich za to kurewsko dużo. Otaczał ich dosłownie z każdej strony. What power? On the power of voodoo. Voodoo? Oh, you do, you do. Do what? Głód wyciągnął swój bicz i zaczął po prostu machać im dookoła. Oczywiście, na wszelki wypadek odsunął się na bezpieczną odległość od swoich braci, żeby ich przez przypadek nim nie jebnąć. Wciąż nie przestawał grać na gitarze, ale na tym etapie nikogo nie powinny już dziwić jego zdolności łączenia walki z muzyką. You remind me of a man. What man? Yeah, the man with the power. Zaraz tymczasem poszedł w klasykę i zaczął od klasycznego nakurwiania łapami na ślepo. Pierwszy raz tak naprawdę mógł wykorzystać w praktyce swój kolczasty ogon, a spisywał się on lekko mówiąc zajebiście. I już po minucie roztrzaskał on w proch ponad setkę trupów. What power? Yeah, the power of voodoo. Hoodoo. Ja, yeah, you do, you do, do what. Samedi tymczasem pomagał swoim sługusom w dość bierny sposób, mianowicie rzucając od czasu do czasu błyskawice albo jakieś dziwaczne fioletowe wiązki wieściców. Prawie żadna z nich nie trafiła w cel, a te, które niemal go dosięgły, zostawały natychmiast odbite przez miecz wojny albo pancerną klatę zarazy. Oh, we could take him out of the wrecks, save, save us from the man with the hex Save us from his evil cause. It's gonna be here, yeah. It's gonna get worse Więc wojna wciąż rozkurwiał szkielety z taką łatwością, jakby po prostu machał mieczem w powietrzu, a każde takie machnięcie w praktyce oznaczało co najmniej 10 przeciwników mniej. Stopniowo zaczął sunąć w kierunku same Diego, od którego dzieliło go już jakieś 100 metrów. Oh, hocus pocus Alakazam, save us from the evil man. With hairy legs and heavy feet, he cracks up, baby, as he creaks. Głód w pewnym momencie wskoczył na grzbiet zarazy, który ryknął radośnie i rzucił do przodu, taranując wszystko po drodze. Głód w tym czasie, oczywiście wciąż grając, usiłował ściąć swoim biczem jak najwięcej czaszek i szło mu to dobrze. what power, Oh, the power of voodoo, Who do? yeah, you do, you do, do what? W końcu wszyscy trzej jeźdźcy znaleźli się blisko warona. Ten zaczynał już wpadać w małą panikę, nie dopuszczając do siebie wcześniej myśli, że w ogóle może przegrać. Teraz jednak powolutku zaczynał rozumieć, że może jednak nie wszystko miało pójść po jego myśli, a jeźdźcy stanowią dużo większe zagrożenie niż mu się z początku wydawało. No, kurwa rychło w czas. You remind me of a man, What, man? Yeah, the man with a power. What's power, yeah, the power of voodoo, hoodoo, yeah, you do, you do, do what? Good. trząsnął biczem w powietrzu i owinął go wokół nogi samediego. Oglądałeś Star Warsy? Krzyknął do zarazy. Zaraza parschnął radośnie i pokiwał łbem. I am voodoo, I am voodoo, I am voodoo, I am Wojna zauważył, co ta dwójka planuje i wycofał się na bezpieczną odległość, żeby nie tracić czasu, skupił się na dalszym napierdalaniu swoim mieczem. Zaraz za błyskawicznie okrążył barona, obowiązując, obowiązując bicz głodu wokół jego nóg. ''Save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us.'' Kilka okrążeń wystarczyło, by związać Samediego jak Salceson. Teraz wszy... wystarczyło tylko solidne pierdolnięcie ze strony wojny, bo Baron padł na ziemię niczym wielki szkielet ze związanymi nogami. Save us, save us, save us, save us, save us, save us, save us. Kurwa, Maddy zirytował się Samed i mogliście mi chociaż dać wygrać. Jak już wrócę z martwych i przyjdę po rewanż, szykujcie dupsko, bo następnym razem nie będzie tak łatwo. We can take him out of this wreck. Save us from the man with the hacks. With boogie eyes and a boogie egg. Save us from the man with the hacks. Wojna bez specjalnego ociągania się podniósł miecz i znaną sobie manierą opuścił go prosto w miejsce, w którym czaszka łączy się z kręgosłupem. Nie pamiętam jak dokładnie nazywa się ta kość, ale no wiecie o co mi chodzi. Oh save us, 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 save us! Save us, save us! Save us, save us, save us, save us, oh save us, save us. Samedi pozbawiony łba rozsypał się w pył. Podobnie jak Sol kilka godzin wcześniej. Cała jego armia również. Jeźdźcy stanęli triumfalnie po środku pobojowiska i obserwowali z uśmiechami, jak niebo nad ich głowami z powrotem się rozjaśnia. Głód oczywiście dokończył piosenkę i nie odłożył gitary, póki nie zagrał ostatniego akordu. Save us from the MAN with a HEX.